Dzień ósmy. Prośmy Maryję o rozwiązanie węzłów w świecie. Przez Najświętszą Pannę Maryję przyszedł Jezus Chrystus na świat i przez nią też chce w świecie królować. Święty Ludwik Grignion de Montfort. Codziennie świat cierpi i umiera z powodu odrzucenia Bożego prawa. Prośmy Maryję, by rozwiązała te węzły, które wiążą pokój, porozumienie i zgodę między ludźmi, które zaciskają pętle nienawiści, chciwości, egoizmu. Maryjo, dziś oddaję Ci świat cierpiący z powodu braku pokoju, wojen i zamieszek, świat wstrząsany konfliktami, świat ogromnych nierówności, świat wyzysku słabych. Rozwiąż węzły, które utrzymują świat w cierpieniu. Wyjednaj wszystkim ludziom łaskę poznania Chrystusa po raz pierwszy lub na nowo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.